ulicach mego miasta mknie. Niedługo w niedzielę i święta nie będziemy musieli wykonywać tej czynności. Witam Państwa w programie Kwadrans Życia Tomaszowa. Dzisiaj w nieco innej scenerii, mianowicie znajdujemy się w autobusie MZK, w którym to porozmawiamy z nowym prezesem, panem Rafałem Bałazy, o planach, perspektywach rozwoju i rozkładach jazdy. Witamy, panie prezesie. Dobry. Panie prezesie, od kiedy sprawuje pan to stanowisko? Do firmy trafiłem rok temu, natomiast na stanowisko prezesa zostałem powołany w sierpniu ubiegłego roku. Proszę nam opowiedzieć coś o sobie. Mam 40 lat. Doświadczenie w wielu firmach, dużych i małych, państwowych i prywatnych. W korporacjach i zupełnie małych przedsiębiorstwach. Do Tomaszowa trafiłem z konkretną misją po rozmowach z panem prezydentem, który postawił mi takie zadanie, że musimy doprowadzić Tomaszowski Zakład Komunikacyjny do sytuacji, w której znajdzie się on w XXI wieku. Jest to zadanie bardzo ambitne, podjąłem się go, choć zadanie trudne, duże wyzwanie, ale też duża satysfakcja, jeżeli wszystko nam się uda. I myślę, że to ciekawe, inspirujące, rozwijające, a przy tym pozwalające zrobić coś dla mieszkańców tego miasta, dla mieszkańców tego kraju. W jakim stanie zastał pan zakład? No przyznam, że stawia mnie pani w nieco trudnej pozycji, dlatego że jako prezes mam obowiązek dbania o dobre imię firmy. Natomiast z drugiej strony, no nie ukrywajmy, że mieszkańcy Tomaszowa, patrząc na autobusy, które poruszają się po ulicach naszego miasta, mogą zobaczyć, że no nie są to najnowsze auta. Przed chwilą byliśmy w bazie MZK. Państwo mogliście zobaczyć, że też wymaga ona bardzo pilnego remontu, a w zasadzie zbudowania nowej. Więc sytuacja spółki jest trudna, ale nie jest beznadziejna. Patrzymy z optymizmem w przyszłość. Jak gdyby nie chciałbym nawet patrzeć i oceniać tego, co było, wolę patrzeć w przyszłość. Co będzie, co chcielibyśmy zrobić i co wierzę, się nam uda. To jak prosperuje firma obecnie? Problemem jest stary tabor, to o czym już wspomniałem. To powoduje określone problemy, takie powiedziałbym logistyczne, techniczne, to znaczy po prostu czasami brakuje autobusów, jak gdyby musimy starać się pracować na pełnych obrotach, aby były one gotowe, sprawne, bezpieczne do jazdy. Z drugiej strony cierpi na tym ekonomika przedsiębiorstwa, dlatego że obsługa tych aut jest po prostu droga, jest ich naprawa, spalanie wysokie. Jaki jest koszt jednego dnia i co na niego się składa? Największymi kosztami to są koszty pracy jednak kierowców. To jest mniej więcej 2/3 wydatków firmy, to są koszty pracy, bo pamiętajmy, że to są kierowcy, to są mechanicy, to jest też administracja, mała, ale jednak jest. Do tego dochodzą drugi taki najważniejszy koszt, to są koszty paliwa, koszty olejów, koszty części.
rocznie, może tak to ujmę, bo patrzę na to globalnie, wydajemy, my tomaszowscy podatnicy, wydajemy 10 milionów na komunikację miejską. Z tego około 2/3 to jest dotacja z budżetu miasta. Czy generuje jakiś zysk? Generalnie spółka z punktu widzenia księgowego jest na plusie, niewielkim, ale jest w plusie, natomiast musimy pamiętać, że jak gdyby w ten zysk wchodzi ta rekompensata, to się nazywa mechanizm rekompensaty, czyli ta partycypacja miasta jak gdyby w pokrywaniu kosztów. Biorąc ją pod uwagę, firma przynosi zysk, niewielki, tak jak mówię, ale przynosi. Natomiast musimy pamiętać, że ciągle jak gdyby to, co wpłacają tomaszowscy podatnicy poprzez rekompensatę, no to są pieniądze z budżetu miasta. Z tym, że jak gdyby w ten sposób wszystkie komunikacje w Polsce funkcjonują, jak gdyby zawsze jest ten udział, dlatego że to jest z zasady działalność niedochodowa, można tak powiedzieć. Zawsze jest potrzebna ta pomoc ze strony samorządu. Natomiast inną kwestią jest to, jak duża jest ta pomoc. Akurat w przypadku Tomaszowa jest to duża skala, jak gdyby duży udział w ogólnym utrzymaniu firmy, duży udział miasta. Co zamierza Pan zmienić w najbliższym czasie, bądź w tym dalszym, w przyszłości? Tak sobie myślę, że może łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie zamierzam zmienić. Czyli wszystko. W jakimś sensie tak. Ja chciałbym powiedzieć, że żeby doprowadzić ten zakład do stanu, w którym chcielibyśmy, żeby się znajdował, żeby to był zakład naprawdę na miarę XXI wieku, to musimy zmienić w zasadzie wszystkie aspekty jego funkcjonowania. Nie da się zmienić części tylko, a inne rzeczy pozostawić bez zmian. Także jest to pewien logiczny proces, którego musimy dokonywać sukcesywnie i dlatego musimy zacząć na pewno, kolejny raz wracam do tego samego, do tych problemów z taborem, musimy rozpocząć od wymiany taboru na nowoczesne autobusy, nowe autobusy, autobusy przyjazne mieszkańcom, osobom niepełnosprawnym, przyjazne środowisku, co jest bardzo ważne. Do tego musi dojść pełna infrastruktura do ich obsługi, czyli nowa baza, ale też system ITS, czyli system informacji pasażerskiej, który będzie informował pasażerów na przystankach o godzinach odjazdu, o ewentualnych spóźnieniach. I jak gdyby ta część infrastrukturalna jest pierwszą częścią. Po tym przejdziemy do drugiego etapu, to znaczy etapu zmiany systemu komunikacji w znaczeniu zmiany rozkładów jazdy. Chcemy wprowadzić zupełnie nowe myślenie o komunikacji, które będzie z jednej strony wychodziło na jakby stronę mieszkańców, stronę ich potrzeb, a z drugiej strony, które będzie po prostu bardziej efektywne ekonomicznie z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Autobus! A czy obecnie uważa Pan, że mieszkańcy są zadowoleni z obecnie funkcjonujących rozkładów jazdy? Prowadzimy takie badania. W 2013 roku Urząd Miasta przeprowadził bardzo profesjonalne, długie badania, które tą sprawę między innymi poruszały. I powiem w ten sposób. Zawsze są niezadowoleni i zawsze są zadowoleni. A kto układa? Kto układa rozkłady? Za to są odpowiedzialni ludzie po prostu w firmy z działu technicznego, czyli dyrektor do spraw technicznych i kierownicy. Oni jak gdyby zbierają informacje. Skąd te informacje? Czy są przeprowadzane sondaże wśród mieszkańców Tomaszowa? Tak, rozmawiamy cały czas. Bardzo chętnie. Dostajemy bardzo dużo też jak gdyby informacji mailowych. Ludzie przychodzą. To wszystko staramy się zbierać, wprowadzać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to wiąże się z dużymi kosztami. Jak gdyby nigdy nie dojdziemy do takiej sytuacji, że wszystkim będzie pasował ten rozkład jazdy. To jest po prostu, proszę Państwa, nierealne, bo MZK to jest system transportu publicznego. To nie jest taksówka, że ja mogę wsiąść pod domu,
pod domem i wysiąść w dowolnym miejscu. Jak gdyby musimy pamiętać, że my za to płacimy wszyscy i to musi być naprawdę bardzo efektywne ekonomicznie. Oczywiście można ułożyć tak rozkład, że będziemy mieli mnóstwo autobusów i będziemy jeździć w każdym miejscu bardzo często. Natomiast pamiętajmy, że my za to wszystko zapłacimy. Tak, ale wiemy, że prowadzone były konsultacje wśród mieszkańców Tomaszowa odnośnie częstotliwości danych kursów, linii, tak? I są dzielnice w Tomaszowie, gdzie rzeczywiście ta częstotliwość linii, autobusów, kursów jest naprawdę bardzo mała, jest niewielka. Tutaj mówię o liniach jedynki, dziesiątki. Sprawdzaliśmy w internecie rozkład i rzeczywiście w ciągu tygodnia linia jedynki, tam jest 5 kursów, sobota, niedziela 2 kursy, dziesiątka troszkę lepiej, jeżeli chodzi o tydzień w tygodniu, w weekend tak samo, mizernie, trzeba powiedzieć. Ja doskonale rozumiem, ale pamiętajcie Państwo, że ten rozkład, który my tworzymy, jest robiony na podstawie pewnych badań. To nie jest tak, że my uznajemy, ale czy brane były pod uwagę na jakieś, może nie wiem, na wnioski mieszkańców? Tak, oczywiście, że są brane, tylko pamiętajmy o to, że jeżeli do nas wystąpi jakaś grupa mieszkańców, ona jest stosunkowo nieliczna, to nie jest to uzasadnienie ekonomiczne, że my od razu musimy zrobić 5 dodatkowych kursów, bo po prostu to jest nieefektywne. Jeżeli rzeczywiście widzimy, że gdzieś jest potrzeba, jest bardzo duże obciążenie autobusów i rzeczywiście widzimy z naszych badań, z tego, co mówią nam mieszkańcy, wynika, że należy tam puścić, to my to bezwłocznie wdrażamy, naprawdę, wierzcie mi Państwo. Natomiast jeżeli pojawia się jakaś grupa osób i ona chciałaby, ja rozumiem, że bardzo często rzeczywiście tego potrzebuje, bo musi dojechać do pracy, do urzędu, dzieci muszą dojechać do szkoły, natomiast nie możemy podjąć takiej decyzji, ażeby kilka osób mogło akurat skorzystać z jakiegoś kursu, bo tak jak mówię, za to płacimy my wszyscy. Jak gdyby moją rolą jest między innymi to, aby wyważyć dobrze te z jednej strony potrzeby mieszkańców, ale z drugiej strony ekonomikę. To, że muszę pamiętać o tym, że my wszyscy się na to składamy. Inni mieszkańcy też się na to składają. Jak gdyby biorąc pod uwagę te dwie strony medalu, tworzone są rozkłady jazdy. Ale czy nie są pokrzywdzeni może mieszkańcy, którzy zamieszkują te odleglejsze, może bardziej od centrum miasta dzielnice, jak Michałówek, ulica Spalska, ulica Szczęśliwa, Popiełuszki, to zależy, co dostanie myśli, się do centrum zależy, co miasta, myśli, do szpitala mówiąc, na przykład, tak? Czy na rynek? O tym, że są pokrzywdzeni, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w dzielnicy A przykładowej mieszka 1000 osób i tam jest 10 kursów, to wypada nam jeden kurs na 100 osób. Jeżeli w tych dzielnicach bardziej odległych mieszka 200 osób, to sprawiedliwe byłoby w stosunku do tych pierwszych osób, żeby były 2 kursy. Wtedy jak gdyby to obciążenie finansowe rozkładając na podatnika, na jednego mieszkańca jest wtedy rzeczywiście sprawiedliwe, prawda? My nie możemy oczekiwać od ludzi, którzy tam nie mieszkają, żeby jak gdyby dokładali do komunikacji w całości. Ja rozumiem, że rozumiem tych ludzi doskonale, że oni chcieliby jak gdyby podróżować w sposób równie komfortowy, równie często, ale no, pamiętajmy o to, że to wszystko są pieniądze jak gdyby i my musimy ważyć te racje, o których mówiłem wcześniej. Powiedział Pan, że będą od nowa, tak, układane nowe rozkłady jazdy. Tak. Czy jakieś sondaże są przewidziane? Na pewno. Na pewno będziemy chcieli poddać nowe rozkłady jazdy szerokim konsultacjom społecznym i nie będą to konsultacje, które będą trwały 2 tygodnie czy miesiąc, tylko chciałbym, żeby trwały naprawdę dłuższy okres czasu, żeby też zahaczały okresy różne w ciągu roku, to znaczy, żeby to był okres i wakacji, na przykład w przypadku dzieci, i okres roku szkolnego. To jest dla mnie bardzo istotne, bo finalnie, proszę Państwa, no my jeździmy dla mieszkańców i ja bym bardzo chciał, żeby każdy mieszkaniec Tomaszowa był zadowolony i chciałbym bardzo, żebyśmy rzeczywiście doszli do takiego stanu, że mieszkańcy naszego miasta chcą korzystać z komunikacji, korzystają z niej, że są zadowoleni. To jest naszym celem ostatecznym. Wsiadając z autobusu dzisiaj, skasowałam bilet, ale powiedziałam równocześnie, że już niedługo, w niedzielę święta, nie będziemy musieli tej czynności wykonywać. Czy już Pan wie, od kiedy? Od kiedy? Jak to będzie wyglądało? Ja może najpierw
Wiecie Państwo, że w naszych planach jest wprowadzenie darmowej komunikacji. To jest trzeci etap. Ten po tych etapach, o których mówiłem, to jest trzeci etap. Chcemy wprowadzić, pan prezydent chce wprowadzić darmową komunikację. My oczywiście będziemy realizować ten projekt, jeśli taka decyzja zapadnie, bo nie jest to w naszej gestii. I to jest pierwszy etap, jak gdyby taki, ja nazywam go na swój użytek projektem pilotażowym. Chcemy pokazać mieszkańcom, w którą stronę idziemy, że ta darmowa komunikacja będzie i rzeczywiście od czerwca tego roku będziemy mogli jeździć już za darmo w niedzielę i święta. Myślę, że być może od przyszłego roku, nie chciałbym tu składać deklaracji, bo jak mówię, nie jest to w mojej gestii. Prowadzimy darmową komunikację, natomiast, proszę Państwa, może taka ciekawostka, w tej chwili około 27% wszystkich przejazdów w Tomaszowie to są już darmowe przejazdy. Czy darmowy de facto to nie jest za darmo? Kto za to płaci? Tą kwestię poruszałem już. Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Rzeczywiście, darmowy, nie ma czegoś takiego jak darmowe. Nie ma niczego za darmo. Nie ma niczego za darmo. Rzeczywiście, my wszyscy będziemy się musieli, płacąc podatki, na to złożyć i o tym trzeba pamiętać. Natomiast myślę, że ja to traktuję jako pewien gest no, takiej solidarności, czy też gest po prostu ułatwienia mieszkańcom korzystania z komunikacji. Liczę na to, że nawet ci, którzy dziś jeżdżą autami, bo jest to na pewno wygodny sposób, będą chcieli przenieść się do autobusów miejskich, które będą za darmo, będą nowoczesne, klimatyzowane i z korzyścią dla powietrza. Na pewno. Na pewno z korzyścią dla powietrza to był jeden z priorytetów, kiedy zastanawialiśmy się, jakie autobusy powinniśmy kupić, jakie w znaczeniu, z jakim napędem. Zdecydowaliśmy się na auta z napędem hybrydowym, między innymi z uwagi na korzyści dla środowiska naturalnego. Obecny tabor na jakim paliwie jeździ? To są silniki diesla klasyczne, jak gdyby autobusy, czyli po prostu na ropie. Z tym, że oczywiście, proszę Państwa, jak gdyby nowe silniki diesla, to też trzeba powiedzieć, to są zupełnie inne konstrukcje niż te, które są w naszych autobusach. Tutaj każdy z pewnością słyszał o normach emisji spalin. W tej chwili norma obowiązująca to jest Euro 6. My mamy autobusy, które nawet mają normę Euro 1, Euro 2. Czyli no, nieporównywalnie więcej emitują szkodliwych substancji do atmosfery i tutaj liczymy na bardzo dobrą zmianę, na to, że będzie to dodatkowy plus dla mieszkańców. Korzystać będą mogli mieszkańcy Tomaszowa, czyli tak. Zameldowani w Tomaszowie, płacący podatki w Tomaszowie, tak? Tak, to podczas rozmów z władzami miasta wielokrotnie było to podkreślane przez pana prezydenta. To jest jak oczywiście w gestii władz miasta, nie moich, natomiast z tego co wiem, tak rzeczywiście będzie. W jakimś sensie sądzę, że będzie to forma zachęty, aby tu płacić podatki i w jakimś sensie będzie to sprawiedliwe z punktu widzenia tego, o którym mówiliśmy wcześniej, prawda? Że ci ludzie, którzy rzeczywiście ponoszą, tu płacą podatki, będą mieli coś w zamian, będą mogli korzystać z darmowej komunikacji. Także z mojego punktu widzenia to jest rozsądny bardzo sposób postępowania. Co jeszcze się zmieni? Co ulegnie zmianie? Na korzyść oczywiście dla mieszkańców. Ja myślę, że to co dla komunikacji miejskiej. Ja myślę, że to o czym mówiliśmy, czyli całkowita wymiana taborów, nowe tablice świetlne, komunikacja za darmo, wszelkiego rodzaju usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bo trzeba o tym pamiętać, że to będą autobusy niskopodłogowe, które będą bardzo przyjazne dla osób niepełnosprawnych. To wszystko. Nowe linie, jak gdyby, które chcemy, aby były naprawdę dostosowane do potrzeb mieszkańców, do ich oczekiwań. To powinno spowodować, że stanie się to naprawdę nowoczesnym zakładem komunikacyjnym, takim, na jaki zasługuje, uważam, Tomaszów, na jaki zasługują mieszkańcy tego miasta. I myślę, że stanie się to wizytówką miasta po prostu. To jest
każda komunikacja jest w jakimś sensie wizytówką miasta. Często, kiedy my wjeżdżamy do nowego miasta, autobusy są jedną z pierwszych rzeczy, które zauważamy, prawda? Te specyficzne barwy aut. To jest coś, co może pokazać gościom, może potencjalnym inwestorom, że to miasto się rozwija, że rzeczywiście idzie do przodu, że zmieniamy się. Na to liczymy. Komunikacja ma być głównie sprawna, funkcjonalna, prawda? Ekonomiczna. Oczywiście to są założenia, które no, jak gdyby są podstawowe dla nas. Pamiętajmy, że wprowadzenie darmowej komunikacji będzie wymagało jeszcze, szczególnie jak gdyby zwrócenia wielkiej uwagi tu na ekonomikę, prawda? Będziemy musieli jak gdyby myśleć. W normalnym układzie często przepływy, na przykład bilety sprzedawane i możliwość kontroli na poszczególnych liniach, zauważmy, że wskazuje nam na pewne najbardziej obciążone linie, takie strategiczne odcinki. W przypadku darmowej komunikacji to będzie robione w inny sposób, jak gdyby będzie bardziej trzeba zwracać uwagę, jak gdyby no, na obciążenia, będzie trzeba prowadzić częściej badania, prawda? Będzie trzeba pytać kierowców, gdzie rzeczywiście te potoki są pasażerskie większe. A obecnie gdzie są najbardziej popularna linia to jaka? 14. Tak, to jest linia, która. Łączy dwa osiedla. Tak, to jest linia, zresztą została w tamtym roku wydłużona jej przebieg. Tak, to no, 14 jest linią najbardziej dochodową i najpopularniejszą i to zresztą wskazuje nam jakiegoś rodzaju, jest to punkt odniesienia do przyszłości, prawda? Istotne jest bardzo, żeby wszystkie linie łączyły pewnego rodzaju strategiczne punkty miasta i jest bardzo ważne, żeby każda z linii jeździła w ten sposób, aby mogła zabierać jak największą ilość pasażerów, a jednocześnie docierała w różne punkty miasta. Może a obrazowo. Co, no tak, różne punkty, a co z porą dnia i nocy? Autobus nocny. Autobus nocny, były faktycznie plany likwidacji tego autobusu, dlatego że to nie są przejazdy jakoś bardzo obciążone, ale postanowiliśmy go jednak mimo wszystko utrzymać i póki co ten autobus będzie. Być może w nowym rozkładzie chcielibyśmy, żeby lepiej jak gdyby pokrył miasto, znaczy żeby jeździł więcej miejsc. To będzie przedmiotem na pewno naszych badań. Zobaczymy, jak się to będzie. Czy będzie takie zapotrzebowanie, bo ostatecznie to jest punkt odniesienia. Natomiast co do autobusów dziennych, no tu oczywistym jest, że te godziny szczytu, czyli kiedy ludzie jadą do pracy, kiedy wracają z pracy, ten zagęszczenie, że się wyrażę tak kolokwialnie, autobusów musi być większe. W godzinach, kiedy ludzie są w pracy, tutaj może być, te kursy mogą być, może być ich nieco mniej. Oczywiście kwestia dojazdu dzieci do szkół to jest bardzo istotna rzecz. Powrotu ze szkoły. No, inaczej układane są linie w święta na przykład, bo to są dojazdy do kościoła, na cmentarze na przykład. Z kolei sobota to dzień, no, można powiedzieć, handlowy. Częściej ludzie przemieszczają się, jadą gdzieś do sklepów. Jak gdyby. Tych zmiennych jest bardzo dużo, prawda? I one są dynamiczne. To trzeba cały czas zmieniać, badać, przyglądać się tym procesom, bo one są zmienne. Tomaszów jest tak dobrze, myślę, usytuowany, że w pobliżu mamy zalew na Górzyce, Spałę, ale za czasów PRL-owskich, jeżeli można przypomnieć, autobusy kursowały co 7 minut. Teraz, żeby dostać się nad zalew, to prawda, weekend. Ale w czasach PRL-owskich generalnie często nie zwracano uwagi, mówiąc delikatnie, na ekonomikę. Pewną. Na pewno dzisiaj, tak. Dzisiaj, ale na udogodnienia dla mieszkańców.
No, ale to jest coś za co się. Gdyby wracamy do tego samego, że za udogodnienia trzeba zapłacić, prawda? I teraz, gdybyśmy zapytali mieszkańców, czy chcecie Państwo, żeby autobus kursował co 7 minut, to z pewnością mieszkańcy powiedzą, oczywiście, że chcemy. To jest pewnie przesada, ale jednak częściej. Jeśli zadamy im pytanie, czy chcecie, żeby kursował co 7 minut i zapłacicie za to taką i taką kwotę, to myślę, że odpowiedź mogłaby być zupełnie inna i o tym trzeba pamiętać. Natomiast, proszę Państwa, co do zalewu, my jesteśmy przewoźnikiem. Mamy piękne okolice, prawda? Tak, to rzeczywiście jest prawda, ja to zawsze podkreślam, powiem zresztą za chwilę może powiem o takim projekcie, który być może będziemy wprowadzać, ale chcę najpierw powiedzieć o zalewie. Proszę Państwa, jeżeli miasto Tomaszów będzie chciało, żebyśmy uruchomili dodatkowe linie, że jeżeli będzie taka potrzeba rzeczywiście i mieszkańcy będą zgłaszać, to ja nie mam nic przeciwko, naprawdę. Ale jak gdyby tutaj musi się wypowiedzieć Urząd Miasta i tak naprawdę zgodnie z prawem, jako że zalew jest na terenie gminy, nie miasta gminy, ale gminy Tomaszów, to także wójt tej gminy powinien się wypowiedzieć w tej sprawie. Jak gdyby panowie prezydent i wójt powinni zawrzeć pewnego rodzaju porozumienie, które da nam możliwość rzeczywiście jeżdżenia częściej nad zalew. Ja myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to nie ma problemu. My jesteśmy gotowi takie linie uruchomić. Zgłoszę panu prezydentowi może nie zapotrzebowanie, bo tego jeszcze nie wiemy, ale zgłoszę jak gdyby naszą gotowość do tego, być może rzeczywiście pan prezydent zdecyduje, że powinniśmy zapytać mieszkańców, czy są zainteresowani w tym okresie letnim, bo o tym mówimy, jak rozumiem, zwiększeniem ilości kursów i jeżeli zapadnie taka decyzja, jeżeli tomaszowianie uznają, że tak, chcą jeździć nad zalew, to myślę, że możemy to zrobić. Natomiast jeszcze wracając do tego, co pani powiedziała, że tak często były kursy, to prawda, że były, ale one zostały zlikwidowane, proszę państwa, nie dlatego, że komuś się też nie spodobały te kursy, tylko po prostu bardzo malała ilość osób podróżujących nad zalew. I to była przyczyna, dla której... Po prostu były nierentowne. Po prostu były nierentowne, autobusy miały bardzo małe obciążenie i dlatego po prostu została zmniejszona ilość tych kursów. Natomiast jesteśmy otwarci, jak mówię, jeżeli znów zajdzie taka potrzeba, a wiem, że jakieś działania nad zalewem mają być planowane, to bardzo proszę, my jesteśmy otwarci i gotowi, aby świadczyć taką usługę. Reasumując, perspektywa rozwoju komunikacji miejskiej no jawi się pozytywnie, bardzo, prawda? Optymistycznie bym powiedziała nawet. Taką mamy nadzieję, tak powiedziałem na początku. Myślę, że musimy patrzeć z optymizmem w przyszłość. Bez wiary na pewno nic nam się nie uda, dlatego bardzo się staramy. Uważam, że sprawy idą w dobrym kierunku. Ja widzę w samej spółce jak gdyby wielkie nadzieje ze strony załogi, ale też rzeczywiście pracę nad tym, żeby udało się wdrożyć ten cały ambitny projekt. To samo mogę powiedzieć o Urzędzie Miasta, poczynając od pana prezydenta, od władz miasta, po naprawdę urzędników, bo bardzo wiele osób jest w ten projekt zaangażowanych. Tak wielkie projekty zawsze wymagają współpracy bardzo wielu osób. I myślę, że jeżeli będzie się tak dobrze układała współpraca dalej, to po prostu nam się to uda i wszyscy będziemy mogli się cieszyć, a przede wszystkim mieszkańcy Tomaszowa będą mogli się cieszyć. To jest najważniejsze. Z nowej tomaszowskiej komunikacji. Panie prezesie, obecny tabor, którym jeździmy, porusza się po Tomaszowie, w jakim jest stanie? Przeciętny wiek autobusu, który my użytkujemy, to jest prawie 19 lat. To powinno Państwu dać obraz do myślenia. W jakim stanie są. Proszę Państwa, autobus, którym mieliśmy wcześniej jechać, zmieniliśmy go w ostatniej chwili, to było auto, które miało na liczniku 1 000 000 kilometrów.
25 razy Ziemię okrążyło, może to tak bardziej obrazowo. Także konieczność wymiany taboru jest rzeczą absolutnie podstawową. Z punktu widzenia zarówno wygody mieszkańców, bo przecież wszyscy wiemy, że nowe autobusy, które widujemy na ulicach przede wszystkim większych miast, to są autobusy niskopodłogowe, autobusy klimatyzowane, co przecież ma znaczenie nie tylko dla komfortu, ale też dla bezpieczeństwa podróżnych, bo osoby niepełnosprawne muszą mieć udogodnienia. Ludzie starsi, kiedy mamy duże upały, to kwestia klimatyzacji, to rzeczywiście nie jest fanaberia, ale często realna potrzeba. Czyli wymiana taboru jest konieczna. Tak, absolutnie. Także z punktu widzenia ekonomiki. Te autobusy po prostu bardzo dużo palą. Kosztują kolosalne pieniądze naprawy, jak gdyby, tych aut. I one nie prowadzą jak gdyby do poprawy jakości tego taboru. Mówiąc krótko, my wymieniamy coś w tym autobusie, rzeczywiście przygotowujemy go do jazdy, tylko autobusy są już tak stare, że jeżeli naprawiamy jedną rzecz, to za chwilę musimy naprawiać drugą. Czyli jak gdyby te inwestycje, które ponosimy, nie przynoszą długofalowego efektu, prawda? Czy często zdarzają się awarie? Staramy się, żeby się nie zdarzały. Autobusy są, codziennie przechodzą przeglądy, więc przed wyjazdem na linię są przeglądane. Natomiast pomimo tego, no niestety, tabor jest w takim stanie, że zdarzają się awarie. Może nie często, bo jak mówię, zwracamy na to uwagę, ale zdarzają się i rzeczywiście to są dodatkowe koszty, które my musimy ponosić, bo przecież taki autobus trzeba albo scholować, albo wysłać ekipę, która go nareperuje gdzieś na krańcówce. To wszystko kosztuje czas i pieniądze. A czy w obecnej rzeczywistości, kiedy mamy utrudnienia w ruchu ulicznym, jest dużo remontów dróg prowadzonych, czy autobusy, czy wszystkie linie na czas, zgodnie z zasadami jazdy, kursują? Czy są opóźnienia? Staramy się, aby kursowały. My oczywiście bierzemy pod uwagę te remonty, dostosowujemy do tego linię. Natomiast wiecie Państwo, pewne rzeczy są od nas niezależne. Jeżeli tworzą się korki, to no, kierowca musi stać w tym korku, prawda? Staramy się, żeby brać to pod uwagę, bo pewne rzeczy, na przykład w godzinach szczytu, można przewidzieć, że będzie większy natłok aut na drodze. Bierzemy to pod uwagę, ale często nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć. To są zmienne, trudne do przewidzenia, więc prosiłbym mieszkańców o pewną wyrozumiałość. Wiemy wszyscy, że remontuje się bardzo dużo dróg w Tomaszowie, że jest remontowana ulica Warszawska, czyli bardzo ważny ciąg komunikacyjny miasta. Ja wiem, że może wszystkich nas to irytuje, irytuje mieszkańców miasta, pewnie irytuje też kierowców, także naszych kierowców, ale cóż, czasami żeby było lepiej, musi być gorzej i my jesteśmy na tym etapie, żeby było gorzej, ale przecież musimy to zrobić i myślę, że wszyscy mieszkańcy wiedzą o tym, że cierpliwie czekają na efekty, bo jest to nam wszystkim po prostu potrzebne. Nam mieszkańcom, nam pracownikom MZK, wszystkim i jedyne co mogę zrobić, to zaapelować do mieszkańców, aby jeszcze trochę uzbroili się w cierpliwość, bo jak gdyby lata braku inwestycji daje o sobie znać. Daje o sobie znać w MZK, to o czym mówiliśmy, i daje o sobie znać także w infrastrukturze drogowej. I teraz jak gdyby pójście do przodu, takie szarpnięcie do przodu, no niestety powoduje to, że ten okres przejściowy może być trudny z punktu widzenia pewnego komfortu, prawda? Ale pamiętajmy, że to nie jest docelowa sytuacja, ale sytuacja, która po prostu ma nas doprowadzić do lepszego jutra. I tego życzymy wszystkim, prawda? Szczególnie Tomaszowianom. Jak najbardziej, ja też życzę tego przede wszystkim Tomaszowianom, bo ostatecznie Tomaszowianie są
płatnikami, są właścicielami tej firmy, są pasażerami, proszę Państwa, są moimi załogi pracodawcami, ostatecznie są punktem odniesienia i dla mnie, i dla załogi, i dla Pana Prezydenta, i dla władz miasta, dla nas wszystkich. Panie kierowco, jak się panu pracuje? Jak firma dba o kierowców? Bardzo dobrze się pracuje, jestem zadowolony. No co dodać? Na razie jest wszystko w porządku. A czy mogłoby być lepiej? Zawsze mogłoby być lepiej, ale nie narzekajmy, cieszmy się z tego, co jest. Jak wygląda poruszanie się teraz w Tomaszowie? Czy kierowcy tomaszowscy i nie tylko przepuszczają autobusy? Nie zawsze. Poruszanie się po naszych tomaszowskich drogach w tym momencie, gdzie większość ulic jest w remoncie, jest tragedia. Jest po prostu tragedia. Wyjeżdżanie z zatok autobusowych na ulicy Warszawskiej czy Szerokiej, gdziekolwiek jest po prostu nieraz musimy to, żeby nie powiedzieć, wymuszać. A czy można powiedzieć, że w Tomaszowie panuje kultura jazdy? Wie pani, no można i nie można. To zależy od indywidualnych predyspozycji każdego kierowcy. Uważam, że no kultura jazdy musi być zachowana. I wypuszczanie autobusów z zatok autobusowych, no powinno należeć to do kultury, tak? Jazdy każdego kierowcy. A kultura w autobusie, w autobusach ogólnie miejskich, naszych tomaszowskich? Z kulturą w autobusie jest różnie, no wiadomo, różni są pasażerowie, młodzi, starsi. Na razie nie zdarzyło się akurat takiej jakiejś większej scysji w autobusie, jakieś awantury, bijatyki, także no, ja jeszcze nie byłem świadkiem. Czy dużo jest tak zwanych pasażerów na gapę? Tak, zdarza się. Zdarzają się, widzą, nie tylko ja widzę, tylko pozostali kierowcy wchodzą, nie kasują biletu, siadają, także starsi, młodsi, także zdarzają się i my to widzimy. No ale cóż, nie mamy na to na razie jakiegoś większego wpływu, no kierowca może skontrolować bilety, no ale wiąże się to z czasem przejazdu autobusu od pętli do pętli, tak? Tak od pętli do pętli jeździcie, czy to nie jest nudne? Nie, no trasy są zmienne, no jedno robimy, różne trasy w ciągu dnia robimy, także no dyspozytorzy u nas tak ustalają pracę, żeby no, nie była to praca monotonna. GPS-ów nie potrzebujecie? No potrzebujemy dla naszego bezpieczeństwa. A jednak, tak? A jednak. Są zamontowane, mamy te GPS-y w autobusach. Ale to jest, ja uważam przynajmniej, że to nie jest po to, żeby kontrolować pracę kierowcy, tylko po to, aby zachować bezpieczeństwo. Żeby ludzie, no ktoś, kto jest moim przełożonym, tak, wiedział, co się z kierowcą dzieje w tym momencie. A jakie jeszcze inne środki są podejmowane w celu bezpieczeństwa? Kiedy kierowca wyjeżdża na trasę? To znaczy, oprócz GPS-u, no to ewentualnie mamy no, swoje telefony komórkowe i możemy się kontaktować, tak, tylko i wyłącznie. W razie większej awantury w autobusie czy na krańcówce, no to indywidualnie wzywamy już policję, tak? Policję, ewentualnie straż miejską do rozwiązywania takich problemów. I też pewnie nie każdy mieszkaniec Tomaszowa wie, że każdy kierowca przed wyruszeniem na trasę jest sprawdzany alkomatem, prawda? Obowiązkowo. Obowiązkowo codzienna, można powiedzieć, obsługa antyalkoholowa jest wpisana do naszej pracy. Czyli mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Ile kilometrów dziennie pokonujecie? To znaczy, jeżeli ja pracuję na swojej zmianie tylko na jednej, około 120, od 120 do 150 kilometrów dziennie. Także jeden kierowca oczywiście, no jeżeli zmiana jest podwójna, no to wiadomo, że nawet 300 km jest robione na dzień, tak? Powiedz. To jest dużo. To jest dużo. W przeciągu miesiąca no, autobus robi kilka tysięcy, także no, łatwo policzyć. Jeżeli auto pracuje codziennie,
przez 5-6 dni w tygodniu, no to wiadomo, 200 km powiedzmy razy tam 30 dni, to wiadomo, że to już idą w tysiące kilometrów. A czego panu życzyć? Ja wiem. Wszystkim kierowcom wymiany taboru, jak najszybszego. Z tego byśmy chyba byli najbardziej zadowoleni. Czyli wszystkim kierowcom tomaszowskim życzymy wymiany taboru. A czego jeszcze tak bardziej, może osobiście? Może osobiście? Wiadomo, pieniędzy. Ale to chyba nie jestem jedyny jako... zarobkami zawsze mogło być trochę lepiej, tak? Ale no, cieszmy się na razie z tego, co mamy. Może będą lepsze czasy i doczekamy lepszych pieniążków, lepszych zarobków. Tego życzymy. Dziękujemy za rozmowę. A tak na koniec, panie prezesie, perspektywy rozwoju firmy. Proszę państwa, od 2014 MZK w Tomaszowie Mazowieckim jest spółką. I to daje nam pewne możliwości działania. Przedtem byliśmy zakładem budżetowym, takiej możliwości nie było. W tej chwili my mamy możliwość zarabiania pieniędzy. I bardzo bym chciał, abyśmy doszli do takiego modelu funkcjonowania MZK, w którym mniejszy będzie udział miasta, podatników, a więcej pieniędzy będziemy zarabiać sami, my jako firma, co odciąży mieszkańców, a firmie da nowe perspektywy rozwoju, środki na inwestycje, abyśmy kiedyś tam w przyszłości nie mieli takiej sytuacji jak obecnie, że nie ma środków na inwestycje, że musimy ubiegać się o środki zewnętrzne. Oczywiście jak to uczynić? Mamy kilka projektów takich stricte biznesowych, tak to powiem. Chcielibyśmy otworzyć, może nawet nie powinienem zdradzać naszych długofalowych planów, ale raz kozie śmierć i tak wszyscy już o tym wiedzą. Chcielibyśmy otworzyć stację benzynową. Generalnie rzecz, która jest dosyć dochodową działalnością i myślę, że o tyle ciekawą, nie tylko dla firmy, ale też dla mieszkańców Tomaszowa, że sądzę, że będziemy w stanie zaproponować mieszkańcom tego miasta bardzo atrakcyjne ceny. My kupujemy dużo paliwa. Skala to rocznie wykorzystujemy 500 000 ton paliwa. Kupujemy dla naszych celów, więc możemy kupować trochę więcej i umożliwiać mieszkańcom Tomaszowa tankowanie po dobrych cenach. To jest... Czy uważa pan, że w Tomaszowie paliwo jest dość drogie? Mówiąc szczerze, uważam, że tak, że jest dosyć drogie i dlatego widzę lukę na rynku, którą my będziemy starać się zapełnić. Są też inne projekty. Nowa baza, kiedy ją projektowaliśmy, a projekty są już gotowe, złożone przecież w Urzędzie Marszałkowskim. To jest nowa myjnia, zupełnie nowa myjnia, bardzo nowoczesna myjnia, która będzie mogła obsługiwać nie tylko autobusy, ale też samochody ciężarowe, samochody osobowe. To będzie stacja diagnostyczna, czyli wszelkiego rodzaju usługi z tym związane, przeglądy okresowe, zarówno dla samochodów ciężarowych, jak i osobowych. To będą w końcu wszelkiego rodzaju usługi napraw samochodów. Wiele rzeczy, które wiążą się jak gdyby z tym, co robimy, z tym, że jeździmy autami. Uważam, że mamy możliwości, mamy ludzi. Mam nadzieję, że będziemy mieli sprzęt. To zależy od tego, czy wszystko nam się uda, czy dokonamy tych zakupów, o których mówiłem. I myślę, że musimy wykorzystać te atuty, które mamy i które będziemy mieli, aby spółkę dalej rozwijać dla samej spółki i dla mieszkańców Tomaszowa. Prezes to również menadżer, więc dobrze, jeżeli myśli dochodowo, przyszłościowo, tak? Prezes podlega pod kodeks spółek handlowych i musi tak myśleć. Taki jest mój obowiązek. I tak naprawdę taka jest misja, sądzę, że każdego, kto obejmuje, kto bierze na siebie odpowiedzialność za los firmy, los ludzi tu pracujących, los klientów, więc ja muszę szukać rozwiązań najlepszych, najbardziej efektywnych, muszę myśleć o tym, żeby firma się rozwijała, żeby świadczyła usługę na jak najwyższym poziomie. To jest moją rolą, za to mi płacą tomaszowianie, bo finalnie oni mi płacą i
to jest moim po prostu obowiązkiem. No, ja jestem, może brzydko zabrzmi, ale jednak najemnikiem na usługach Tomaszowian i będę się starał spełnić oczekiwania. Autobus bezpłatny po ulicach mego miasta.